Wojewoda Podlaski zakończył już procedury dotyczące wyłonienia nowego podlaskiego kuratora oświaty. Miejsce Marioli Szczypiń, obecnie dyrektorki Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, zajęła Beata Pietruszka. Na stanowisko podlaskiego kuratora informuje Anna Idzikowska, rzecznik prasowy wojewody, wpłynęły cztery oferty. Przy czym jeden z kandydatów... Jeszcze przed rozpoczęciem konkursu złożył rezygnację. formalnej weryfikacji podległy trzy oferty. W wyniku oceny konkursowej przed wojewodę podlaskiego dopuszczono dwie kandydatki. O fotel kuratora w ostatniej rozgrywce walczyła Bożena Dzitkowska, do tej pory zastępca Margioli Szczypień oraz Beata Pietruszka. O zwycięstwie tej drugiej zadecydowało tajne głosowanie. Nowa pani kurator z oświatą związana jest od 30 lat. Pracuje jako wizytator w kuratorium oświaty. Znana też jest jako Wiceszefowa Oświatowej Solidarności w Białymstoku. Zgodnie z przepisami przewodnicząca komisji konkursowej zawiadamia wojewoda Podlaskiego i ministra edukacji narodowej o wyłonieniu kandydata. Wojewoda Podlaski opiniuje kandydaturę do men, a następnie minister dokonuje powołania na stanowisko podlaskiego kuratora oświaty.